przede wszystkim chciałam podziękować tutaj wszystkim. I tam mój wnuk z syną przyjechał i tam jeszcze macha się. Jesteśmy małżeństwem 32 lata, a tu przyjechaliśmy 28 lat temu. Też bardzo długi czas razem. Tak. Stąd tak pięknie mówicie po polsku i wszystko rozumiecie. Tak. Mamy troje dzieci i troje wnuków też. Jesteśmy dużą, wiele dzieci rodziny. I jesteśmy lekarzami tutaj. Tyle lat pracujemy. Państwo Bachta są niezwykłą rodziną, proszę Państwa. Dzisiaj będziemy odkrywać dlaczego. Chciałam powiedzieć, że w ogóle poznałam tą rodzinę. W ogóle już na pierwszym spotkaniu zostałam po godzinie rozmowy z panem doktorem zaproszona do domu. Pan doktor powiedział, co to będziemy w gabinecie rozmawiać, jak moja żona czeka. Przejechaliśmy, w kolejnej godzinie okazało się, że też kolacja jest dla mnie. No i jakoś tak się potoczyło. Państwo Bachta poznałam dzięki Basi Remiszewskiej, która jest z nami dzisiaj. Jest Basia. Basia krąży działa, brawo dla Basi. I to, proszę Państwa, kobieta piękna, kobieta wszechstronna, kobieta o wielkim sercu, wielu talentach, mecenas. Barbara Remiszewska, która też prowadzi Agencję Pracy dla obcokrajowców, tutaj legalizuje pobyty, była też prezesem dużej firmy energetycznej, prowadziła własną gazetę, projektowała ubrania, proszę zobaczyć, jak pięknie wygląda. Basiu, wstajmy chwileczkę. Kobieta o wielkim sercu, ale pięści boksera, bym powiedziała, bo potrafi zdecydowanie zarządzać, zna wspaniałych ludzi i dzięki właśnie Basi dzisiaj możemy Was gościć na scenie, kochani. Tak. A co myślicie o Basi? Znacie długo Barbarę? Oczywiście, Basię znamy ponad 20 lat. My pracujemy na Biednarskiej, ulicy Biednarskiej, a tam Basia też mieszka. I ciężniej w Wiskiendu, w różnych sytuacjach spotykamy. Ona jest taka bardzo serdeczna, ciepła. Zawsze tak. Energią zarządza. Oczywiście. Proszę, czy możesz nam powiedzieć, co Cię ujęło w żonie? Kiedy poznałeś żonę, w jakich okolicznościach? Gdzie? Postaraj się tak wymówić, żebyśmy mogli zrozumieć tę nazwę, jakoś zapamiętać. I co było takiego fantastycznego, kiedy pierwszy raz zobaczyłeś swoją przyszłą małżonkę? Przede wszystkim bardzo dziękuję. W dniu dzisiejszych spotkanie w tym sali jest taka ciepła atmosfera. Organizowanych naszych Y Story. Dziękuję Pani. Niedługo w najbliższym numerze będzie w ogóle historia małżeństwa. Także polecam. Dla nas jest zaszczyt. Pierwszy raz jesteśmy tutaj, tak jak w gronie jak artystów w tym Trybunale siedzimy. Ale jaką lekarzy my jesteśmy, ma być trzy zawód. Lekarz powinien mieć jaką artystą, a jaką lekarz i psycholog. Jeżeli chodzi, jak pierwszy raz spotkałem z żoną, bo jest w takich wydarzeniach, po prostu w czasie studium. Ona jest pierwszoroczna studentką, a ja jestem 4 lata starszy, dzięki Bogu, i młodą żoną. I poznałem na tańce. W dawnych czasach byli jaką... I na sali operacyjnej? Tak, taniec starożytny. Po prostu studenckie powinny uczyć 10 tańców. Te walca, salsa i dalej jaką tango. W Mongolii tańczyliście tak, salsę, latino, taki tango. Tak, i jesteśmy Azjaci, trochę ukryty ludzi. Nie jesteśmy jako otwarty, ale jest bardzo miło, my dzisiaj chcemy dużego z Państwem współdzielić życiom, miło mi. Tak poznaliśmy z czasu studium, już minęło tyle lat. Jestem i bardzo cierpliwym osobą. Jednak, tak? Jeszcze jedna rzecz chciałam powiedzieć. Wtedy ja jestem taka świeżo opieczona studentka. Dobrze nie znam się, a ociaka zawsze i wtedy bardzo moim opiekunem. Zawsze przychodzi i mówi, Mara, takich książki bardzo niezbędne do nauki. Ja wszystko kupiłam, a potem okazuje się wszystko podwójnie tej książki, które on zalecał.
Pięknie. Kochani, bo moglibyśmy opowiadać wiele o tym, czym się też zajmujecie, ale ja wiem, że nas zapraszacie też na badania później po panelu. Też będą badania. Jakie to dzisiaj badania możemy wykonać? Rzeczywiście przed badaniem chcemy powiedzieć, nasze marzenia jest, jak pan komendant powiedział, że bezpieczeństwo. Jeżeli narodu bezpieczeństwo jest medycyną, jeżeli chodzi o medycynę mongolską, jest od początku ileś tysiące lat zawsze integrowane były. Natomiast ta integracja medyczna jest bardzo ważna, w tej chwili jest bardzo ciekawe, ponieważ w dniu dzisiejszym jest pusta diagnostyka, my robimy. Oczywiście świat jest mały, wszędzie my spotykamy, bardzo miły. Dziękuję. Takie młode pary jest na Ameryce, nie widać. I jeżeli chodzi o tych medycynę, my integrujemy na sport i muzykę i artystyczność. Tak, czyli dzisiaj później was też usłyszymy, bo holistyka, czyli synergia różnych metod jest bardzo ważna.